W zadaniu ósmym wiemy, że jesteśmy posiadaczami ogródka. No i zakupiliśmy 240 metrów bieżących siatki i chcielibyśmy ten ogródek ogrodzić w ten sposób, aby ogrodzić jak największą powierzchnię. Czyli od czego należy zacząć? No oczywiście, jeżeli mamy tutaj do czynienia z prostokątem, no to parami boki będą miały taką samą długość. Czyli jeżeli długość tego boku oznaczymy jako x, długość boku jako y, tutaj mamy także y, tu pojawi się długość boku x. Skoro my chcemy naokoło ogrodzić ten nasz ogródek, to oznacza, że w tym przypadku to ogrodzenie spowoduje, że będziemy mieli do czynienia z obwodem tej figury, a obwód to suma długości wszystkich boków. Czyli u nas mamy bok x plus y plus x i plus y i to wszystko będzie równe 240 metrów. Zredukujmy wyrazy podobne, czyli mamy 2x plus 2y równa się 240, no i wyznaczmy sobie niewiadomą y z tego równania. Czyli 2y to będzie 240 odjąć 2x, a więc żeby wyznaczyć y, musimy obie strony tego równania podzielić przez 2. Zatem y to 120 odjąć x. Zatem jeżeli tu mamy długość boku x, tutaj mamy y, to ten y możemy zapisać jako 120 odjąć x. No i teraz uwaga, x oraz y to nic innego jak długości boków naszego prostokąta. No a wiadomo, że długości boków muszą być większe od zera, no bo bok nie może mieć długości minus 5 czy też 0. Zatem ważne jest wyznaczenie dziedziny. Czyli x musi być większy od zera i również y musi być większy od zera. Ale my sobie tutaj wyznaczyliśmy, że y to 120 odjąć x. No i tutaj mamy już rozwiązaną nierówność, tutaj musimy zostawić minus x, a 120 przenieść na stronę prawą, pamiętając o zmianie znaku. No i następnie obie strony dzielimy przez minus 1, czyli x jest mniejszy od 120. Wyznaczamy dziedzinę, czyli narysujmy to sobie na osi liczbowej, zaznaczymy 120 oraz 0, kółeczko będą niezamalowane. No i nas interesują liczby mniejsze od 120, czyli przedział mamy skierowany w stronę lewą, oraz większe od zera, czyli w prawą stronę. No i tutaj zauważcie, mamy część wspólną, czyli możemy już zapisać, że x należy do przedziału od 0 do 120. Mamy pierwszą część zadania zrobioną. No i teraz nas interesuje pole, ponieważ mamy podane w zadaniu, że chcemy ogrodzić ogródek o jak największej powierzchni, czyli musimy wyznaczyć pole powierzchni tej figury. Oczywiście, jeżeli chodzi o pole prostokąta, to liczymy to sobie w ten sposób, że mnożymy a razy b, gdzie a oraz b to są długości boków. No, w naszym przypadku a to będzie x, natomiast drugi bok, czyli b, to będzie y, czyli 120 odjąć x. Czyli nasza funkcja na pole to będzie p od x, ponieważ naszą zmienną w tym równaniu jest x, to x razy b, czyli razy 120 odjąć x. Mnożymy, czyli mamy 120x odjąć x kwadrat, no i musimy to sobie jeszcze uporządkować. Czyli najpierw wyraz z x w drugiej potędze, czyli minus x kwadrat, dodać 120x. Mamy funkcję. No i teraz zauważcie, że ponieważ przy x w drugiej potędze nasz współczynnik jest ujemny, ponieważ wynosi minus 1, to gdybyśmy rysowali sobie wykres takiej funkcji, no to ramiona paraboli byłyby skierowane w dół, ponieważ a, tak jak mówiłam wcześniej, jest mniejsze od zera. Zatem, gdzie będzie najwyższa czy największa wartość tej funkcji? No ona będzie znajdowała się tutaj, czyli to będzie nasz wierzchołek funkcji. Wierzchołek funkcji ma dwie współrzędne p oraz q, czyli najpierw wyznaczmy sobie p ze wzoru minus b przez 2a,
czyli a jest równe minus 1, b 120, natomiast c w tej funkcji to 0. Mamy minus b, czyli minus 120, przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 1 to minus 2, zatem p jest równe 60. Natomiast P to nic innego jak współrzędna x-owa, ponieważ wierzchołek to tak naprawdę jest punkt o współrzędnych x oraz y, czyli gdy mamy wyznaczone P, to tak naprawdę wiemy, że x wynosi 60. No i oczywiście x zawiera się w przedziale od 0 do 120, tu wszystko nam się zgadza. No i mamy jeszcze za zadanie wyznaczyć y, czyli wracamy sobie tutaj wyżej. To jest wzór na wyznaczenie y, czyli y to 120 odjąć x, czyli odjąć 60, zatem y jest równe 60. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli chcemy ogrodzić ogródek o jak największej powierzchni, to powinien on mieć wymiary 60 na 60 metrów.